Szymoneczku, jestem Pepe Games. Witam Andrzej. Pan jest tam 22. Dzisiaj zajmiemy się akcja Peri. Dzisiaj kupimy sobie ziemniaczki. Na początku odcinka zachęcam do zostawienia paczki do komentarza i życzę miłego oglądania. Lecimy. Kampania ziemniaczana. Akcja Peri, tak zwana. Lecimy. Tylko sobie pokopamy. Na odcinku. Czy odcinku? Przepraszam, poza odcinkiem. Żeby było troszeczkę ładniej. Tutaj przygotowałem sobie już magnumka z przyczepą. Powinno być chyba elegancko. Tak, sobie będziemy musieli po prostu przejechać później do końca. Właśnie tą przyczepą. Tam jest dużo więcej luzu do wysypu i tak dalej. Więc to nigdzie na razie nam przeszkadzało. Nie wiem, to ogólnie chyba 4 przejazdy. Tak, 4 przejazdy były. Widzicie, 4 przejazdy wyrówna się 8 ton. 8000 litrów. Ziemniaka. Więc naprawdę tego ziemniaka być może w tym sezonie będzie sporo. Tak mam nadzieję, bynajmniej. Chociaż to nie jest też jakieś gigantyczne pole, tak? Bynajmniej na ten moment. Nawet nie wiem, czy w tym sezonie będziemy go powiększać te pole. Jest potencjał, ale chyba z tym akurat może się nie będziemy aż tak bawić jak to z większością tu. Więc dobra, lecimy. Maszynka tylko 7 na godzinę, więc tutaj nie poszalejemy. Ale jednak w ziemniakach to nie jest ważne prędkość, tylko jakość wykonania, więc żeby to lepiej było wykopane. Więc myślę, że i tak adekwatnie. Widzicie, nasz makornik tutaj sobie w tym zestawie lata, ponieważ zestaw, który latał, znaczy mianowicie ciągnik, który jeździł tym zestawem, czyli żeby, kurwa, myli mi się dzisiaj, bo prąd wyłączają i nie mogę tego nagrać. Właśnie latał ciągnik sobie tutaj Optum. Optum jest sprzedany, więc wyleciał sobie tutaj McCornick. Myślę, że też jest dość dobrym, zbilansowanym ciągnikiem. Jak na razie po taki. Czekajcie, bo późno nie opuściłem. Zbiornika. Bardziej wyważony nawet mi się zdaje ten ciągnik jest. Po ten komend niż właśnie nawet sam case, który był. Wiadomo, większych ciągników nawet nie podbieram, bo one już nawet nie będą pasować. Może jeszcze New Holland, Andoitz i tak dalej, inaczej wątpliwe. Gdyby kabaretowo to się ładnie zgrywało. Tam jakieś miniaczki jak będą, to nic się nie stanie. Jeśli tam lekki miniaczek będzie, to nic się nie stanie. Podnosimy. Ładnie sobie zawiniemy, nie za bardzo. O, nie, nie ma prawa nawet, można powiedzieć. Lecimy. Mam nadzieję, że te dwa rządki chyba idealnie wytrafiam. O! Idealnie GPS-a sobie ustawiłem pod ten kombajn. Powiedzieć. Więc tak. Tam widzicie na koncie jest to 60 tysięcy. Fajna sumka. Pewnie się przyda się na tych zakupach, które miały być dzisiaj, ale niestety z braku laku pieniędzy, można powiedzieć, tej kwoty nie miałem. Zakup się nie pójdzie, można powiedzieć. Miał być nowy ciągnik. Kolejny w sumie. Trochę mniejszy właśnie pod ten kombajn. Ale tak stwierdziłem w późniejszym czasie, bo nie będę dobierał kredytu. Nie ma sensu. Znaczy, przepraszam, brał kredytu. Na początku ciągnika. Makonik sobie stoi. I on też tą robotę pięknie zrobi. Właśnie, więc. Właśnie dlatego ciągnik nie wleciał. Może to i dobrze. Może tych ciągników pan jest pewno. A co ogólnie poza odcinkiem zrobiłem, ponieważ jeśli ktoś był na live, to pozdrawiam serdecznie, bo właśnie był live w środę, właśnie nagarnięcia tego save'a całego i raczej całego, przepraszam, ile to zabrzmiało, z samej słomy, którego trwało godzinę 15 bodajże, z samego pasowania słomy, naprawdę grubo. Ale udało się popracować. Salutką słomę, która była właśnie do przepasowania, tak? Już jest ogarnięta na live. Jest ogarnięta. Zobacz, przepraszam, była ogarnięta. Więc już mam jedną robotę mniej. Troszeczkę miałem więcej planów na tym live zrobić. Niestety, no, godzinę 15 miałem taki, można powiedzieć, pułap czasowy, właśnie do ogarnięcia. Właśnie save'a. Na live,
Może byśmy chwilę dłużej pograli, ale jednak też to było troszeczkę, będę miał już może późna, nie późna godzina, ale się ogarnąć się tak dalej, no to i tak już późno poszliśmy spać. Ale no ważne. Ogarnęliśmy sumę 200 chyba 60 kostek. Było chyba w sumie zebranej. Ewentualnie jak będzie trzeba, to o, już widzę, że miniaczek się zrobił i to jakąś konkretny. A to nic. Będziemy sobie pobawiać. Na pewno nie będę ryzykował tak długiego odcinka dzisiaj. Z wiadomość, z myślą o tym, że mogę mieć możliwość przerwania prądu, tak? Dostawy prądu. Więc nie będę ryzykował takich ekscesów. Bo nawet tylko mam, że mam, a nawet na szczęście, że mam piec na UPS do pieca. To jest dla mnie najważniejsze było i jest i będzie, że piec był tylko i wyłącznie podcięty. Ale patrząc z takimi dostawami, może lekko będę musiał kombinować i może tutaj sobie podpiąć pod kompa. Zobaczymy. Ewentualnie kupić jakiegoś mojego UPS-ika takiego do podtrzymywania, aby żeby właśnie czego właśnie móc sobie na spokojnie nieco chwilę maczyć komputer, bo on naprawdę trochę kiedy się dostał, bo ze 3 razy już wyłączany, więc już miał troszeczkę problem z uruchomieniem się, powiem szczerze, po przerwie prądu. A to nie jest jakieś, wiecie, długie, tam z ciągu powiedzmy minuty, dwóch wraca, ale to zawsze już tam coś, no humor mi psuje. Co bardziej, psuło mi humor przy piecu. Wiadomo, tak zwanego śmieciucha, w którym palę drzewom i węglem, to tam długo i tak będzie wymiany pewnie w przepisach, ale to się ma uważnie. A teraz patrzę, czy piecu się to fajnie sprawdza. Zaryzykowałem sobie, kupiłem tam to w listopadzie. Fajnie się sprawdza i teraz myślę nad zakupem pod komputer takiego, takiego typowego UPS-a komputerowego tak zwanego. Właśnie się zastanawiam, czy nie zakupić sobie. Takie przerwy z braku prądu to trochę mnie bolą. Mimo wszystko, trzeba będzie na pewno się będzie zabezpieczyć, można powiedzieć, w tym temacie i zakupić sobie takiego UPS-a jeszcze właśnie do komputera. Zobaczcie, że nie było stanie ciekawe, czy teraz pojedziemy. Bo tak teraz nie zwróciłem uwagi. Też tu mam pewnie więcej opłopane, to będzie można sobie ustać tutaj ciągniczkiem. No i tak, musiałem 1000 euro poszło, 1000 euro poszło mi na opony wąskie, mam kronika, moich nie miałem, więc kwiatka musiałem sobie, muszę sobie, nie odliczyłem, nie odliczyłem, ale myślę, że ogólnie z testami opony to mam tłumaczyć, 1000 euro wyszło właśnie na oponki, ogólnie też mi oponki Wanderstadt. Była mam jeszcze to właśnie kurwa, no RV jakoś pamiętam kiedy były opony, ale zaraz powiem, czy mogę tak sobie wejść i zaraz będę wiedział. No tutaj to wiadomo, że tutaj to nie sprawdzę jakichś innych Mitasy Wedenstein. Takie właśnie opony sobie zakupiłem do tego makolika, powiem zajebiste, ale trzy otoraczki są lepsze niż były te telebagi. Myślę, że no będzie to lepszy pod względem tutaj wykopywania, no wolny wąsk jak najbardziej wskazany, wiadomo. Kurwa, Adzia mi się to włącza. O, patrzcie, raz nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem, że w ogóle w tym kompanii też się włącza kogut po zapewnieniu 90%. Zobaczcie ogólnie na tą składnię moją, trochę mi tam chodzi po tej powiedzmy przerwie, ciężko mi się teraz bić ten rytm nagrywania, więc po jedno, a po drugie ta składnia, mowa moja cała to jakoś tak nie jest powiedzmy za piękna, jeśli można powiedzieć. Tutaj chyba więc musiał się znowu wdrożyć, mimo tylko, że tydzień chleb miałem. A ty tydzień czasu można powiedzieć swoje zrobił. Ale powoli będziemy sobie tutaj. Powoli będę się znowu można powiedzieć oswajał. Nie wszystkim. To
powinno być dużo lepiej. Właśnie coś mnie nie pakowało, bo tego połowa nie miałem ustawionego tu i wiedziałem zaraz. Andrzej. Drzewa wycinki. Zaraz wspomnę, że Kajzer chyba gdzieś inaczej postawi, bo wiem, że on tutaj będzie problematycznie miał. Ja nie jadę ten git, nie przeszło. No, na tym pochodzie. Lecimy dalej. Czekać tam, gdzie mi na to dobrze wymieniają rządki i powinno. I tak. To plany dalej do serii. Czyli co dalej dzisiaj nagrywał, można powiedzieć w sensie jeszcze sierpnia. Bo mogę się powtórzyć, ale niekoniecznie na odcinku. To chcę poruszyć temat, że jeszcze będzie w sierpniu. Będą jeszcze dwie akcje, jeśli nie mylę. Czyli uprawka pod... kurwa, sobie chciałem powiedzieć. Pod rzepak. I będzie jeszcze... oczywiście się w rzepaku. Kurwa, rozcinam się dzisiaj strasznie. To nie wiem, jak żegłowo mało. Mogę się skupić. Chyba coś się czuję, ale... mam nadzieję, że jakoś tam się da. Radę ponagrywać. I tak. Tu będę jeszcze dwie akcje na sierpniu. Tak na szybko liczę. No bo są na razie będę poza odcinkiem. Czy to sprzedawał, czy także zwoił. To będzie akcja. To ja się nie będzie na odcinku. Dlatego będę mówił na... jeśli uda się. To macie na jutro, macie na piątek negatywnego, czyli dzień następny. Więc to jest ostatni fajny w tym tygodniu. Trochę słabo, można powiedzieć, bo przyzwyczaiłem się do nagrywania farminga Bagatela trzy razy, znaczy codziennie, tak? A ten tydzień jest taki, można powiedzieć, dla mnie luźniejszy, że nie muszę się spinać zbytnio z nagrywania farminga. Od przyszłego tygodnia już można powiedzieć wracamy na jakiś tam etap mniej więcej pułap, jak było to wcześniej, czyli dwa odcinki dziennie. To jest, myślę, na razie do końca stycznia, bez żadnych tam planowanych nagrywek naprzód. Więc w przyszłym tygodniu na pewno troszeczkę więcej czasu będzie spędzane z komputerem. A zwłaszcza, że jutro jest sobota, więc sobota, niedziela, więc myślę, że coś innego poza farmingiem będzie jeszcze wrzucone. Chociaż myślę, że dobrze poszło, to może byśmy mieli w sobotę i w niedzielę live, jeśli oczywiście pogoda pozwoli, internet pozwoli, bo to jest najważniejsze. Więc taki live zrobić sobie, ale popatrzyłem ostatnio, dzisiaj sobie odpaliłem szczerze mówiąc, live'a swojego. Powiem szczerze, że kurwa jakoś się tak chłopczkowo wygląda. Chyba jednak ten live tak zapalić na trochę wyższym bitrate, ewentualnie zmniejszyć rozdzielczość streamowania, prawdę mówiąc, bo no kurwa tak to poliło, czy że... Tak się mówi, szkoda was męczyć. Więc tylko tyle mogę powiedzieć. Niestety, no są warunki, jakie są. Na szczęście dobrze, że to są tylko takie, można powiedzieć, chwilowe te przycięcia. W OBS-ie, jak wczoraj było, chyba w tym było 700 przez 700, można powiedzieć, jak to się mówi, opóźnień. I tak chwała ten robi, że chyba jeszcze wytrzymał. Ale jakościowo nie było to piękne. Więc myślę teraz, albo tak, na zbiciu jakości, w sensie, znaczy to jest 180p, po spróbowaniu podbicia bitrate'u o 6000, może się uda, na tym internecie jeszcze podbić. Ogólnie trochę tego nie rozgryzłem. Czemu aż tak mocno faluje? Rozumiem, że na BTS albo na LTE
No tu jest różna bajka, tak? Ale patrząc nawet jak wczoraj patrzyłem na speed testa przed i po, no był po 13 mega, a w trakcie live'a był już troszeczkę kurwa tego gorzej. Może jakbyś o to odbył, ewentualnie może jakiś inny dostawca, który miałby w miarę stabilne łącze, czyli wiadomo, przez kabel, przez antenę, no to może by to było lepsze, a 10 megabitów byłoby pewniejsze. Właśnie mieć 10 megabitów, ale stałe niż właśnie, proszę Państwa, 50 wysyłania przy jakimś internecie LTE, który posiadał. A na szczęście przynajmniej udało się to ogarnąć, udało się zrobić tego live'a, więc jeszcze raz dziękuję tym, którzy byli. No i taką tradycję raczej będę teraz proponował, będę wrzucał właśnie, jeśli dobrze pójdzie, nazwy osób, znaczy linki osób, jakby na live'ie. Na odcinku będę wyczytywał, ewentualnie będę sobie wklejkę robił, to zobaczymy, jak to będzie finalnie wypłynęło. Ale będę chciał właśnie zrobić tak. Było trochę lepiej. Mówię, ja się tylko muszę powalczyć trochę z internetem. Najpierw ten bitem był 60 megabitów stałe. Może tam jakąś konfigurację jakoś zrobię. Antena, ponieważ antena to sama sobie już nic nie da. Ja bym bliżej dam, bo już wysoko i tak co nie daje. Wiadomo, to jest obciążenie BTS-a. Więc jeśli na Brzyszce się mieszka, no to nie ma co się w sumie dziwić. Dobra, jest 16 minuta, 17, myślę, że te 3 minuty raczej podciągniemy. Chyba się mówiło, bo tak z jakiejś tam sytuacji ładnej nie mam dzisiaj. To jest po pierwsze. A po drugie, no boję się, że mi wyjdzie no i zaraz prąd. Więc nie chcę manować materiału, który jest nagrany. No i dobra, i wszystko. Jeszcze mogę sobie wziąć i przesunąć, bo mówię, jest przecież ładnie regulowany. Nawet ja mógłbym ogólnie, tak się zastanawiam teraz, czy on by ładnie kopał, jeśli ja miałbym pod kombajn, pod, tak powiem, nie rozsunięty, tylko wsunięty. To mnie zastanawia, teraz trzeba to będzie sprawdzić, czy to by się tak ładnie pokrywało ze środkiem kopciownika, czy wręcz przeciwnie. Czekajcie, bo tak tu jest. Chyba nie. No bo Anką kopiemy przecież tak. Chyba nie będę ryzykował. Kopiemy tak jak kopaliśmy. A podejrzewam, że to jest pewnie drugi czy tam trzeci sezon kombajnu. No i pewnie już będzie wymianka na wyjezdny, bo planuję na dość dużym polu zacząć czarać ziemniaki, żeby ten biznes jednak też się dość ładnie kręcił ziemniaczany. Więc podejrzewam, że to jest ostatni sezon ziemniaków na taką mniejszą skalę. Zobaczymy na ostatni sezon, ostatni tam przedostatni, zobaczymy finalnie. Będę chciał właśnie zakupić duży kombajn, duże pole przeznaczyć pod ziemniaki, a mianowicie prawdopodobnie, jeśli wszystko finalnie wyjdzie, na 80%. Jest plan na pole 20, przepraszam, na pole 6. Tam, jeśli ewentualnie mi się udało kupić pole 5, nawet już jest panika, trochę może być słabo, ale spróbować i tam wtedy zrobić sobie ziemniaki. Na pewno na polu 6 będę chciał te ziemniaczki zrobić. Trochę dalej, trochę lepiej, może zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Tak naprawdę tam pole nie jest mi tam do niczego, w sensie nie połączy, tak po skosie tawę łączyć, na razie to jest okazało. Tutaj muszę sobie tak kosić tawę, jeszcze tego nie zrobiłem, nie mam czasu po prostu teraz. Troszeczkę można powiedzieć czasu i chwilę takiego oddechu, co mogę właśnie zrobić, że nie nadciąć się i sobie na oganianiu i spędzanie czasu na sejwie, tylko coś porobić innego, niekoniecznie na komputerze. Więc
Teraz sobie właśnie tak to zrobić. Nie wiem, jak to mówię, ten przyszły tydzień będzie, ale myślę, że te 7-15 razy uda ogarnąć te dwa odcinki dziennie. Mam taką cichą nadzieję, że tak będzie. No bo czekajcie, na 7 tydzień to chyba jeszcze nie od połowy do samego tygodnia, dopiero będę sam na gospodarce. A się da, ale pójdę godzić to i to, nie będzie problemu. Kiedyś tak się dawało radę, to i teraz się da. Więc tak, od przyszłego tygodnia wracamy z tym mało odcinki dziennie. Tak, chyba tak było to od listopada, tak było wrzucane odcinki dziennie, jak się nie mylę. No i będziemy cisnąć od przyszłego tygodnia farminga dziennie tego znowu. Mimo wszystko, bo chcę tą serię skończyć, mieć ją. Przysłowiowo z bani, żeby zacząć coś innego. Już jest wiadomo. Od przyszłego na dwa tygodnie. Od poniedziałku następnego. Nie tego, co będzie kolejnego. Będzie nowa seria. Będzie nowa seria. Już ogarnięta w 100%. Czyli od którego? Od 6 dzisiaj, powiedzmy, jest 5, 12, 14 uderzę. No tak mniej więcej liczę, że w połowie stycznia będę chciał właśnie zrobić sesję regułę samospraństwa i już jest w realizacji. Więc tylko to, co chcę w głowie jeszcze dopracować, to będzie musiało być zrobione. No i no co, po prostu siadać i gruntować wstępniak, jeśli dobrze pójdzie, tak jak ja mam w głowie, i będzie elegancko. W mojej głowie to będzie wyglądało fajnie, ale jak to będzie z odbiorem, no może będzie gorzej. Ale finalnie zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, zajrzałem do końca, będziemy kończyć. Ponad. Teraz się boję, żeby nie zaraz wyjedzieli zaraz prąd, więc myślisz, że byłoby to na tyle. Jeśli tak, już nie mam się z tobą. Zobaczcie w komentarzu i dzięki za oglądanie i trzymajcie się na następnego odcinka. Na razie, cześć.